Za czasów medialnego małżeństwa z Grucem Willisem, Demi Moore należała do pierwszej ligi największych hollywoodzkich gwiazd. Jeszcze, gdy pozostawała w związku z 16 lat młodszym Ashtonem Kutcherem, tabloidy chętnie rozpisywały się na jej temat. Obecnie wydaje się, że aktorka nieco zwolniła, bo na próżno szukać jej w popularnych amerykańskich produkcjach. Ostatnie publiczne wystąpienia artystki ograniczały się raczej do pozowania na ściankach z próbującymi od lat bezskutecznie wybić się córkami, czy roastowania byłego męża. I to właśnie do miłości Demi wydaje się nie mieć szczęścia. Celebrytka ma na swoim koncie trzy małżeństwa zakończone rozwodami i kilka związków nieformalnych. Moore spotykała się m.in. z Leonardo DiCaprio, Bradem Pittem, czy Colinem Farrellem. Wszystko wskazuje na to, że Demi, kierując się bolesnymi doświadczeniami z przeszłości, dała sobie spokój z mężczyznami i przerzuciła się na kobiety. Jak donosi Daily Mail, amerykańska aktorka spotyka się z serbską projektantką mody. Gwiazda jakiś czas temu została przyłapana na zakupach w Los Angeles z tajemniczą brunetką i jej adoptowaną córką Rumi. Masha Mandzuka, bo tak nazywa się wybranka Moore, jest 13 lat od niej młodsza, na co dzień mieszka w Nowym Jorku i ma jeszcze 5-letniego synka. Na zrobionych przez paparazzi fotografiach Demi ubrana w młodzieżową koszulkę z nadrukiem i luźne dżinsy prezentowała się naprawdę korzystnie. Uśmiechnięta aktorka chętnie bawiła się z małą Rumi, czemu przyglądała się zadowolona mama dziewczynki. Jedno jest pewne, celebrytka ma spore doświadczenie jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci i niewątpliwie może podzielić się w tej kwestii cennymi radami. Aktorka jest przecież matką aż trzech córek, Rumer, Scout i Telule. Okazuje się, że kobiety są w związku już od przeszło 2 lat, o czym jako pierwszy napisał jakiś miesiąc temu amerykański portal plotkarski, Radar Online. Co ciekawe, paparazzi w samochodzie Moore zauważyli fotelik dziecięcy, co niewątpliwie świadczy o powadze relacji jaka łączy kobiety. Zobaczcie odmłodzoną aktorkę. Myślicie, że to właśnie u boku kobiety Demi zaznała w końcu prawdziwej miłości? Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.